No. Bo w ogóle się nie robiły, tak delikatnie tylko. O, widzieliście? Bo tak delikatnie tylko się aktywowały, a potem wyszły takie super. Jak je wyrobię, to będą jeszcze lepsze. A teraz idę się myć i idę oglądać serial na Netflixie. Uwielbiam takie wieczory. Ej, a jakby teraz mi się pomieszał? Mogliśmy tak zrobić, że był challenge, że też mieszamy. A to by brzydko wyglądało. Hej kochani, z tej strony ja, Oliwia, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w moim mini slajmowym laboratorium. Z tego powodu, że nie było dawno, tak naprawdę dosyć dawno już odcinka ze slajmami, postanowiłam zrobić taki odcinek. I to nie byle jaki, ponieważ dzisiaj mam dla was challenge slajmowy. Zaraz wam powiem, o co w nim chodzi, ale na początku przedstawię wam, jak wygląda moje mini laboratorium. Tak prezentuje się cały blat doświadczalny, jeżeli tak w ogóle mogę powiedzieć. Tutaj jest mój slajm, jeden z moich ulubionych, żeby sobie tutaj poleżał, to tylko pięknie. I co tutaj mamy? Mamy dwa kleje PVA, mamy również puder dla dzieci, barwniki spożywcze, czerwony, zielony i niebieski. 5 łyżek, żeby nie brudzić naszych slajmów. Proszki do pieczenia, mam zapasowy jeden, więc jeżeli się skończy, to nie musimy się martwić. Mamy również kaszę gryczaną, zaraz powiem wam do czego. Kuleczki styropianowe, piasek kinetyczny kacperka, bo znalazłam w szufladzie, więc pomyślałam, że to jest dobry nie odcinek, tylko składnik do slajmów. I mamy również 5 misek, nie są w różnych, nie są w identycznych wielkościach, Boże, przepraszam, ale myślę, że slajmy się w nich zmieszczą. Także, teraz wam powiem, jakie slajmy będziemy robić i się zabieramy do tworzenia. Także, na początku będzie glitter slime, czyli slime z brokatami, ale nie mam tu brokatów, zaraz muszę donieść. Mamy również, będziemy mieć również Floam Slime, czyli właśnie slajma z kuleczkami styropianu. Kinetic Slime, czyli slajma z piaskiem kinetycznym. Czy coś jeszcze? Aha, no tak. I uwaga, będziemy mieli specjalnego slajma, ponieważ wiele ludzi robi slajma ze składnikami spożywczymi, typu makaron, kasza, nie, kasza, ja mam kaszę, z ryżem robią. Ja postanowiłam zrobić z kaszą gryczaną, ponieważ jeżeli ludzie mogą robić z różnych składników, a nie z kaszy, to ja mogę zrobić z kaszy, prawda? No i zrobimy jeszcze butter slime'a, czyli slime'a masło. No to co, zabieramy się do robienia. Ja tylko przyniosę brokaty i zaraz jestem. Mam brokaty żółty, różowy. Mam również fioletowy i niebieski, także bardzo ładna kompozycja kolorów. Położę je sobie może tak na widoku tu. Okej, no i co, zabieram się za robienie. Tego slajma sobie na razie odłożę do pudełeczka. Pierdzi, więc uważam. Uważajcie, przepraszam, Boże, naprawdę. Ja dzisiaj coś mam nie tak z głową, okej. Zaczynamy. Może... Dobra, powiem start i spróbuję jak najszybciej zrobić. Ok, więc czas, start. Dobra, najpierw wlewam troszeczkę kleju do misek i właśnie nie mogę odkręcić. Boże, naprawdę, ten challenge będzie dziwny. Ok. Tutaj nie mam co prawda całej butelki, więc muszę jakoś to wycisnąć. Ale trochę tam jest. Dobra, dużo z tego nie wycisnę, więc coś tam się postaram. Dobra, wiecie co? Nie ma co. Żeby nie tracić czasu, to użyję nowego z tego kleju. Pamiętajcie, że klej musi być biały PVA. O, tutaj jest dużo. Ok, wystarczy. PVA albo biały, albo przezroczysty. Po ilości kleju, że dosyć dużo go wlałam. Dobra, tego zrobimy takiego. Wow, cały klej mi zejdzie. A tu jest pół litra, także wiecie. No i co? Nie ma kleju. Dobra.
Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że tak szybko mi ten klej zejdzie. Myślałam, że będę miała jeszcze na inny użytek, ale czegoś się nie robi dla moich kochanych widzów. Okej, co teraz robimy? To wkładamy łyżki do każdego. Co prawda te slajmy nie mają jednakowej wielkości, ale dodamy teraz, możliwe, że dodamy barwników. Okej. Pierwszy barwnik będzie to zielony i będzie to Kinetic Slime, czyli właśnie zielony slime z zielonym tym, no, piaskiem kinetycznym. Boże, wiecie, jak mi się ręce trzęsą. Dodam jeszcze trochę barwnika, bo jest taki mało troszkę żywy, mało żywy ten kolor. Teraz zrobimy zwykłego białego slajma, to tutaj mi się to zapomniło, więc tutaj zostawimy sobie po prostu. Może tak, może do slajma z kulkami będzie to fioletowy slajm, więc dodam niebieskiego, a niebieski mi się właśnie kończy, więc słabo będzie. Niebieski i czerwony, czyli mam nadzieję, że wyjdzie ładny fioletowy. Okay. I uwaga, niech się dzieje magia. Mam nadzieję, że to będzie ładny kolor. No, na razie jest taki średni, ale widzę, że już się robi taki śliczny lawendowy. Wow! Ale super! Mega mi się podoba. Taki śliczny lawendowy. Jest trochę grudek właśnie z tego barwnika. No, ale trudno. Okej. Kolejny slime to będzie Butter Slime i Butter Slime może zrobimy po prostu różowy, taki, ups, Bubblegum Slime, czyli taki właśnie pudrowo-różowy, mam nadzieję, że taki wyjdzie. No, taki średni pudrowy wyszedł, taki bardziej mocniejszy różowy, ale niech będzie. Jestem jakaś nieogarnięta i właśnie mi się przypomniało, że zapomniałam o dwóch rzeczach. Więc zaraz jak zabarwimy slajmy, to przyniosę, ale ładny kolor, nie spodziewałam się. I ostatni slime to będzie slime, glitter slime, więc nie wiem, co dodamy. Dobra, to będzie taki miszmasz, dodam trochę wszystkich, pewnie się zrobi brązowy, ale nieważne. To będzie taki brzydki slime, dodam trochę zielonego. Nigdy jeszcze nie mieszałam tych wszystkich kolorów, ale wiem, że jeżeli się pomiesza wszystkie kolory tęczy, to po prostu wyjdzie brązowy, więc... O nie, z tym mam problem. No leci, bo dobra, poleciała. Tak myślałam, że po prostu wyjdzie jakiś taki dziwny. Ej, ale taki ciekawy kolor wyszedł, taki jakby, nie że beżowy, ale właśnie taki jakby zabrudzony kremowy, czy coś w tym stylu, nie wiem jak to opisać. Właśnie taki beżowy wyszedł, ale ładny, naprawdę. Okej, barwniki chyba mi już nie będą potrzebne. Okej, już tutaj mam płyn do soczewek i piankę do golenia, co prawda również mi się kończy. Mam nadzieję, że jeszcze coś będzie. I postanowiłam zamienić. Tutaj będzie glitter slime, po prostu będzie biały slime z glitterem. A tutaj będzie ten beżowy, będzie z kaszą, bo moim zdaniem ten kolor coś tam ma wspólnego. Więc co robimy? Najpierw kinetic slime, może go po prostu już zaktywujemy. A nie, w sumie jeszcze pianka, Boże, ja jestem zakręcona. Uuu, śnieg. Dobra, niech tyle będzie pianki. Dobra, może jeszcze trochę. Chcę po prostu, żeby na wszystkie mi starczyło slajmy, więc... Dobra, teraz do tego... To zostawię bez. Dodam pianki tu. Dobra, jeszcze troszkę. Ej, ten kolor jest naprawdę śliczny. I do tego jeszcze dojdą, wiecie co,
te kuleczki, to będzie już naprawdę bardzo, bardzo ładne. Oj, ten kolor jest śliczny. Zobaczcie tylko na ten kolor, tutaj do podglądu dam. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Taki właśnie bubblegum. Chodziło mi o taki kolor i mam. A nie, przepraszam, pomyliłam się chyba. Bo tu miałam dać... A nie, tak, to będzie butter slime. To się jednak nic nie pomyliłam. I tutaj dodam też trochę, ale nie chcę zepsuć koloru, więc... Okej, okay, więc już mam piankę załatwioną, więc ją mogę odłożyć. I teraz proszek do pieczenia. Dodaję tak na oko. Okay. Może być również soda oczyszczona, to nie ma znaczenia. Dobra, teraz do tego dodaję sody. Ej, ten tak biały dziwnie wygląda pośród tych innych, bo wszystkie są takie kolorowe, takie śliczne, a ten jest tak po prostu biały. Pamiętajcie, żeby wszystko energicznie dobrze mieszać, bo jeżeli źle wymieszacie, to reakcja nie zawsze może wyjść taka, jaką chcecie. Okej, okay, i teraz przyszedł czas na soczewki, tak naprawdę na płyn do soczewek, ale do butter slime'a, czyli do naszego różowego, dodam jeszcze puder dla dzieci, ponieważ właśnie on sprawia, dodam go dużo, więc się nie przeraście. Dobra, na razie tyle i pomieszam. O Jezu, ale pachnie. Boże. To już się robi taka ciastolina sama w sobie. Dobrze wymieszam ten puder. Może dodam jeszcze troszkę, bo ja właśnie chcę mieć taki... O Boże! O! To nie był dobry pomysł, bo tego teraz jest naprawdę dużo. Dobra, mam nadzieję, że... O Boże, że da się zaktywować. Dobra, okej, okay. No to co, chyba możemy aktywować. Dodaję na razie po łyżce, albo niepełnej, dobra, może tyle. I jak widzicie, slajmy już zaczynają robić się slajmowate, ale super. Uwielbiam tą reakcję, podniosę dla Was tutaj, żebyście, nie wiem czy widzicie, ale mam drugą kamerkę, więc... Jest o wiele gęstszy, może tego nie widać, ale trudno się go miesza już, ok? Teraz czas na drugiego. Ten też już zaczyna. Teraz czas na tego. Oj, ten mocno już zaczął się robić, bo już jest tak mało klejący. Ten już się zaczyna powoli, powoli odrywać od ścianek. Może tego nie widać, ale zaraz powinien już się odrywać. Dobra. Zaraz pomieszam to jeszcze raz, tak mocno, bo potem muszę dodać jeszcze drugą łyżkę. Ten z proszkiem dla dzieci jest piękny. Naprawdę, wygląda tak cudownie. Moja mama na początku, jak zobaczyła slajmy, to myślała, że to jest do jedzenia. Ale ją uświadomiłam, że to może być naprawdę niezdrowe dla zdrowia, więc...
Okej, i ostatni slime nasz beżowy. Wow, ej, ten naprawdę. I powiem wam, że jak patrzę, to one są mega glossy, czyli takie jakby nie błyszczące, o Boże, tylko właśnie takie, zaraz wam pokażę, jak będą glossy, to wam pokażę, o co mi chodzi. Okej, i wszystkie pomieszam jeszcze raz. Sorry, że tak długo to zajmuje, ale po prostu nie chcę, żeby moje slajmy były za twarde. Także mieszam jeszcze raz wszystko dobrze, a potem dodam kolejną łyżkę płynu. Dobra, teraz aktywujemy po raz drugi i myślę, że to już jest finalne aktywowanie, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Tak myślałam. Już się po prostu tak żelują, że mówią do mnie, ja już chcę wyjść z miski, pobaw się mną. Ale jeszcze... dobra. Ma jeszcze konsystencję taką rzadką, ale... Okej, już jestem po zaktywowaniu slajmów i powiem wam, że jak na nie patrzę, to wyglądają naprawdę obiecująco. Okej, na początku wyjmę sobie na środek zielonego slajma, który stanie się kinetycznym slajmem. O, może zrobię tak. I zaraz dodam zielony kinetyczny piasek. Najpierw odkleję od łyżki slajma. Jest jeszcze troszkę klejący, ale to przez to, że się nim jeszcze w rękach nie pobawiłam, także jest efekt, który powinien być. Ups. Dobra. O, bo... klejący, no cóż, on się zaraz zmieni. Dodamy teraz piasku kinetycznego. Nie jest normalny slime, tylko delikatnie klejący jeszcze. Dobra. O, będzie brudno. Ale mi tutaj ten slime skacze. Jakby chciał się wyrwać. Ale super jest w dotyku. Wow. Już kiedyś robiłam kinetycznego slajma, ale nie wyszedł tak super. Okej, poczekajcie. Dodam. Wiecie co? Dodam już cały ten piasek. Albo dobra, na razie tyle. Dobra, na razie. Bo nie chcę przesadzić, bo kiedyś zrobiłam tak mocno kinetycznego slajma, że no nie był za bardzo fajny. A teraz ten ma konsystencję naprawdę fenomenalną. Dobra, czas na kolejnego slajma i może teraz zrobimy z brokatem. Nie wiem, jaki brokat dodam. Piasek mi trzeszczy teraz. Okej. O, ten jest lepszy, ten się tak nie klei. Także okej, super. Wow, jednak się klei, ale powiem wam, że jest taki glossy. Właśnie o to mi chodziło, że on tak jakby się świeci. Ej, nie wiem w sumie, czy sobie chcę psuć tego slajma. Dobra, ale jeżeli wam obiecałam tego. Jeżeli wam obiecałam, co ja robię? Jeżeli wam obiecałam z brokatem, to będzie z brokatem. I może dodamy... nie wiem, okej. Dodamy wszystkich brokatów po kolei. Ojej, teraz jest problem z odkręceniem. No to jest. I nie dodam zbyt dużo, ponieważ nie chcę po prostu, żeby ten slime wyszedł niefajny, bo z brokatem często właśnie nie wychodzi fajny, bo brokat... No właśnie, o to mi chodziło. Bo brokat się sypie i potem to nie jest po prostu fajne. Okej, ostatni, mówiłam, że się nasypie. I ostatni kolor, czyli niebieski. Okej, tak wyglądają. I teraz mieszamy. Wow, zobaczcie jak kolorowo tu. O Jezu, Jezu. Ej, ale to fajnie wygląda.
Mówiłam, że ten nie jest taki klejący, ale jednak jest. Także jak już pomieszam slajma, to za chwilkę do Was przyjdę. Dobra, z kaszą zostawimy sobie na koniec, natomiast teraz wyjmiemy naszego butter slime'a. Do butter slime'a nic nie dodamy, po prostu jest to butter slime. Ole, ma super konsystencję. Dobra. Ło! Trochę się chyba nie udało, to tak nie miało wyglądać. Dobra, wiecie, to ja sobie to podwinę jednak. Okej, słuchajcie. I zaraz sprawdzimy, jak wyszedł nasz butter slime. Ale super. Zobaczcie, on właśnie tak robi. Co prawda każdy slime tak robi, ale ten jest taki wyjątkowo miły w dotyku. Taki właśnie mięciutki i gładki. Wiecie, ale super, zobaczcie. Szkoda, że nie miałam żółtego barwnika, żeby zabarwić tego slime'a jak masło. Natomiast taki slime też jest ekstra. Jak się nim troszkę pobawię, to będzie mniej klejący i będzie wtedy super. Ale super, Boże. W życiu nie robiłam aż 5 slime'ów naraz. W sumie to nawet nie robiłam nigdy 2 slime'ów, więc 5, no to już nawet nie ma o czym mówić. Okej. Ściągam sobie slime'a z palca, żeby nie pobrudzić naszych ostatnich 2, co jest troszeczkę kłopotliwe. Dobra, uwaga, 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 szybko, szybko, żeby nie przedłużać. Bo już się pewnie nie możecie doczekać tej kaszy, co? Dobra, teraz zrobimy flow slime. I ten kolor mi się tak podoba, to jest właśnie taki jakby lawendowy, czy coś w tym stylu, taki właśnie fioletowy, delikatny. Okej. I wyjmujemy. On też niestety jest klejący, no ale jeszcze w ręce tych slime'ów nie brałam, więc nie możemy się dziwić. Więc jeżeli Wasz slime jest taki klejący, to absolutnie nie dodawajcie więcej płynu do soczewek, bo wtedy Wasz glutek będzie po prostu za twardy, jeżeli już się tak dobrze wymiesza. Bo na razie jest miękki, bo nie jest, znaczy ten, jest klejący, bo nie jest dobrze wyrobiony, ale on będzie, uwierzcie mi, że będzie bardzo, bardzo fajny. Okej, także uwaga, teraz będzie takie jak na Instagramie. Wow. Ale super, pięknie to wygląda. Natomiast jest trochę syf. Dobra, zaraz to pomieszam, tylko muszę się jakoś pozbyć slime. O, ale super! Ale super to wygląda. Ale sztos. Wow. To jest po prostu piękne, ale troszeczkę klei się. I to tak aż za bardzo. Wiecie co? Aż muszę dodać do soczewek, bo klei się masakrycznie. Okej. Jak widzicie, slime naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Może dodam jeszcze więcej tych kuleczek, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Okej, uwaga. Wow! Najpierw zobaczcie, jak to fajnie się zrobiło. Taka miseczka z kuleczek, okej. Trzy, cztery. Ej, powiem Wam, że to jest chyba jeden z moich ulubionych slime'ów, tylko że jest najbardziej klejący na razie z tych wszystkich. Także za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda już nie klejący, mam nadzieję. Jak możecie usłyszeć, ten slime jest mega crunchy, posłuchajcie. Bardzo mi się podoba. Wiecie co? Nie mogę się powstrzymać, dosypię jeszcze więcej. Bo on tak ciśnie wygląda, ten kolor, ten właśnie taki lilak,
nie wiem jak to się mówi, lila, właśnie taki liliowy jakby. I te białe kuleczki, to po prostu tak ślicznie wygląda. Dzięki Bogu, że pomyślałam, że właśnie fioletowy będzie ładnie wyglądał. Okej, kończę z fioletowym i jedziemy do naszego najciekawszego slajma, czyli slajma z kaszą. Dobra, i został nam ostatni slajm, czyli najciekawszy. I jest to slajm z kaszą. Jestem tak ciekawa, że nawet nie wiecie. Nie zdajecie sobie sprawy. I powiem wam, że jego było najbardziej trudno zaktywować, więc boję się co do jego tekstury. Mam nadzieję, że nie będzie taki klejący jak mój ukochany lilak. 3-4. Tak jak przeczuwałam, cuda się nie zdarzają. I oczywiście mój kochany slime z kaszy musiał być taki klejący jak swój poprzednik. I kaszy tak po prostu dodam z góry. Wow, ale sypnęłam. A to będzie super w dotyku, ja wam to mówię już. Super w dotyku, ale trudne do wymieszania. Ej, to będzie ekstra wyglądać. Powiem wam, że to będzie super. O, żeż ty w mordę. Ja cię. Ale to jest super. Tylko, że jeszcze troszkę za mało zaktywowane. Okej, jak widzicie, to slime wygląda naprawdę super. Myślałam, że nie będzie taki fajny, ale jednak jest. Dodamy jeszcze więcej kaszy. Jest po prostu ekstra. Powiem wam, że wygląda naprawdę fajnie. Ups, jedna mi wypadła, druga mi wypadła. Wow, o kurczę. I powiem wam, że jest taki fajny w dotyku, taki aksamitny, ale te ziarenka jednak gdzieś tam czuć, więc... Moje slajmy już są gotowe i wymyśliłam dla nich takie sobie nazwy, także pierwszy slime to jest butter slime i nazwałam go strawberry butter, więc jest taki ładny. Co prawda te slajmy jeszcze się troszeczkę kleją, ponieważ jeszcze ich tak bardzo dobrze nie wyrobiłam, ale są naprawdę mega rozciągliwe i są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ten butter slime sprawdza się akurat fajnie, jest mega, mega milutki w dotyku. No i oczywiście rozciąga się tak jak powinien, jak butter slime. Kolejny slime jest to slime właśnie z naszą kaszą gryczaną i nazwałam go stracciatella, ponieważ wygląda jak lody stracciatella, takie wiecie, z kawałkami czekolady. Bardzo ten slime mi się podoba, również jest taki rozciągliwy, Boziu kochany, jak mój strawberry butter. No ten slime jest bardzo milutki i chociaż sam w sobie slime jest właśnie taki gładki w dotyku. Okej, kolejny slime to green apple i jest to slime kinetyczny, kinetic slime, czyli slime z piaskiem kinetycznym. Ten slime się tak nie lepi, jest o wiele bardziej zaktywowany, co nie znaczy, że nie jest rozciągliwy, bo również jest taki rozciągliwy, ale już nie taki lejący. Powiem wam, że strukturę i w ogóle ogólnie fakturę po jakimś czasie ma niesamowitą, bo jest to slime, ale pod palcami możecie wyczuć takie delikatne granulki piasku i jak dotykacie, jak jakby tak ściskacie palcami, to jest takie mega, mega, mega gładziutkie i milusie w dotyku, co jest naprawdę co ja mam z tym fenomenalnym, niesamowite. Tak mi się podoba ten slime, że wow, szkoda, że nie pachnie, bo nie dodałam żadnego, brudziłam nos, czy nie? Myślałam. Nie dodałam żadnego aromatu do ciasta, dlatego nie pachnie, ale trudno. Kolejny slime, w sumie go jeszcze nie nazwałam, ale może być lilak, jak już tak mówiliśmy na niego. Jest to slime Flown Slime, czyli z tymi kuleczkami. Jest on bardzo leciutki i bardzo taki pulchny, jakby mogę tak powiedzieć. I uwaga, teraz strzelę. Te odgłosy są najlepsze. Wygląda ślicznie, ponieważ slime jest taki właśnie liliowy, taki lawendowy, a kulki są białe, więc
połączeniu to wygląda naprawdę niesamowicie i slime prezentuje się ślicznie. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. No i jest delikatnie crunchy, nie tak mocno, ale delikatnie. I ostatni slime, to nazwałam go po prostu milkshake, ponieważ wygląda jak mleko, jak rozlane mleko. Jest właśnie takie glossy i bardzo lubię tego slime'a. Nazywa się milkshake, czyli tak jakby mleczny shake, mleczny napój tak jakby. I jest to slime, po prostu fluffy slime z brokatem. Dodałam tutaj wszystkie kolory brokatu, jakie miałam, ale tak naprawdę to dominującym kolorem jest różowy i fioletowy, bo niebieskiego i żółtego kompletnie nie widać, ja ani jednej granulki żółtego nie widzę, więc no więc tak jakoś się stało. Natomiast te malutkie właśnie drobinki brokatu dodają takiego uroku temu slime'owi, przepraszam, ponieważ jest to slime właśnie biały, ale ma jakieś tam kolorowe granulki w sobie. Powiem Wam, że moje slimy bardzo mi się podobają. Napiszcie mi w komentarzu, który jest Wasz ulubiony. W sumie nie mam ulubionego, ale jeżeli bym miała wybierać, to na pierwszym miejscu są wszystkie. Bo naprawdę, wszystkie są super pod innym względem. No i co, jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę, jeżeli nie, to łapki w dół, subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie i napiszcie mi w komentarzach, czy takiego typu filmiki Wam się podobają. No i co, do następnego odcinka, pa, pa!